Siema, z tej strony Michael. Zapraszam Was na pierwszy odcinek z szóstego sezonu Lig Żużlowych. Przed nami eliminacje do Grand Prix Challenge. No i na jakiej zasadzie mamy te eliminacje? Mamy trzy grupy, oczywiście w każdej po 16 zawodników. No i do Grand Prix Challenge awansują ci, którzy zajmą miejsce w pierwszej piątce z każdego turnieju. No i jeszcze jedno miejsce będzie dla Lucky Losera, czyli dla osoby, która w jednym z tych trzech turniejów zajmie szóste miejsce i będzie miała najwięcej punktów. A te eliminacje odbędą się na stadionie imienia Edwarda Jęcarza w Gorzowie, a później samo Grand Prix Challenge, już o awans do cyklu Grand Prix, odbędzie się 3 grudnia o godzinie 21. Będzie to na torze w Pradze, czyli w sumie jutro, bo ten film będziecie widzieć w sobotę. W tych zawodach wystartuję z podósemki, także moim pierwszym startem w tych zawodach będzie bieg numer 2. No nie najlepszy był to start, jesteśmy z tyłu i to dosyć mocno z tyłu po przejechaniu pierwszego łuku. Ale teraz przed nami dochodzi do kontaktu, dzięki czemu zbliżyliśmy się znacznie do Matsacza, można powiedzieć, że się z nim zrównaliśmy. Ale utrzymał się jeszcze przed nami. Teraz błąd młodej Leocadii i zjeżdża on z toru. I teraz błąd Matsacza, który również zjechał z toru, co oznacza, że CM Punk wygrywa ten wyścig. Ja kończę go z 2 punktami. Oczywiście Matsacz później jechał z Leocadią o 1 punkt i Matsacz wygrał tą rywalizację. A teraz pora na drugą serię startów. Przed nami bieg 8, do którego będę startował z pola drugiego. Tym razem start wyglądał znacznie lepiej. Jesteśmy w kontakcie z rywalami. Jedziemy bok w bok z Rodrim. Teraz wysunęliśmy się na tą drugą pozycję. Nie czekał Rodri, próbował atakować, ale jeszcze obroniliśmy się, chociaż tam doszło do lekkiego kontaktu. A teraz Rodri właśnie nas wyprzedza, troszkę za szeroko tutaj pojechałem. A i teraz bardzo ostro odbijamy się od siebie z Rodrim, ale cały czas walczymy między sobą. Teraz niestety mnie podniosło i upadłem na tor. To znaczy, że Oscarito ten bieg wygrywa, drugi był Rodri, ja trzeci, bo było to ostatnie okrążenie. Trzecia seria startów, przed nami bieg 11. Udało mi się ruszyć lepiej od rywali i wyjeżdżam z pierwszego łuku na prowadzeniu, ale już zest pojawia nam się po lewej stronie i na wejściu w drugi łuk obejmuje prowadzenie. Teraz trochę za dużo miejsca zostawiłem i skorzystał z tego Amezdo, przez co tracę tą drugą lokatę, chociaż jeszcze próbowałem ją tutaj odzyskać. A Zest ucieka sobie do przodu, ma już dużą przewagę. Oj, teraz kontakt z Amezdo, no i widzicie, jak to się skończyło. Także teraz Amezdo i Zest jadą o 3 punkty. No teraz Amezdo ostro tutaj potraktował rywala, ale sędzia zdecydował, że to Zez został wykluczony. Także ja właśnie z nim teraz zmierzę się o 2 punkty. Amezdo już ma za ten bieg wpisaną trójkę. No i teraz przy próbie odzyskania pozycji niestety delikatny kontakt, przez co zjeżdżam z toru. Po trzech seriach mam tylko 4 punkty na swoim koncie, nie wygląda to najlepiej. A teraz pora na serię czwartą i bieg 14.
Mate dobrze wystartował i przypilnował krawężniku na wyjściu z pierwszego łuku, chociaż ja teraz na wejściu w drugi próbowałem go zaatakować, ale upadł nam agent Staszek. Oczywiście zostaje on wykluczony i ja teraz z Mate jedziemy o trójeczkę. Jeszcze lepszy start Mate niż w pierwszej odsłonie tego wyścigu. Ale spróbujemy się tutaj napędzić i go dogonić. Jesteśmy teraz blisko i będzie atak na wejściu w drugi łuk. Delikatny kontakt z rywalem. Jedziemy bok w bok. A teraz ładnie się na nas założył. Nie przepuścił nas tutaj. No i chyba strata już jest za duża, żeby cokolwiek zdziałać na tym jednym okrążeniu, ale oczywiście będziemy próbować do końca. No jednak to się nie uda, także Mate wygrywa bieg 14. Ja zdobywam 2 punkty i po 4 seriach startów mam 6 punktów. Także szanse na pierwszą piątkę są znikłe. No i bieg 17, czyli ostatnia seria startów. Z pola pierwszego Kurczak, na drugim polu pusto, z trzeciego ja i spod bandy Krzyśko. No i mamy Krzyśko w taśmie, więc zostaje on wykluczony i będzie miał wpisany do programu 1 punkt. Równy start, ale Kurczak ma tutaj krótszą drogę. Chociaż ja teraz robię taką przycinkę, się dobrze napędzę. Wchodzę pod niego w drugi łuk. Kontakt i ląduję na bandzie. No i widzicie, sędzia z gry wykluczył mnie, niestety, także... No może gdyby tu był sędzia prawdziwy, to nie był ja bym wykluczony, ale wiadomo, zasady ligi mówią jasno, że sędzia z gry się liczy, a to nie było jakieś chamskie wjechanie takie, żeby się od tego odwoływać. Także Kurczak wygrywa ten bieg, ja kończę na drugiej pozycji i całe zawody kończę z dorobkiem 8 punktów. No mogło być, no chociaż te 2 punkty więcej, to myślę, że byłbym wtedy zadowolony. Gdybym chociaż wygrał jeden bieg, bo to mi się nie udało w tych zawodach. I teraz kto awansował do Grand Prix Challenge, zaczniemy od mojej grupy. Czyli grupy drugiej awansowali Kurczak, Mate, Matsacz, Oscarito oraz Amezdo. Z grupy pierwszej Julio, czarny zawodnik, Kuba, Dziurby oraz Makala. A z grupy trzeciej Kacpuś, Miko, Mikołaj, Rungo, Mikes. I lucky loserem był Synanu, właśnie z grupy trzeciej. To on zajął 6. miejsce i zdobył 10 punktów. Tam chyba był w ogóle dodatkowy bieg z Makalą i właśnie Synanu go wygrał, bo Makala wjechał w taśmę. Także tak wygląda stawka Grand Prix Challenge, które będzie już jutro. Ja oczywiście nie wezmę w nim udziału, bo nie awansowałem. Ja zająłem 10. miejsce w mojej grupie, także to nie najlepiej. Ale do 5. straciłem 1 punkt, także tam było dosyć ciasno. No i w tym odcinku to byłoby wszystko. Zachęcam do śledzenia odcinków z lig żużlowych. Zapraszam również na Discorda, do którego link w opisie, bo za niedługo rusza liga, sezon 6. Będę jeździł w Berwick Ballets, także zapraszam do śledzenia, bo za niedługo będą się właśnie pojawiać filmiki z meczy ligowych i to byłoby wszystko. Dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, cześć!